Po wielu długich zimowych miesiącach okolice stadionu imienia Zbigniewa Podleckiego znów zaczynają tętnić życiem, a to świadczy tylko o tym, że ligowe ściganie wraca do Gdańska. Pierwszym rywalem tutaj przy gdańskiej publice będzie Spadkowicz z PGE Ekstraligi Unia Tarnów. Na pewno będzie zwycięstwo. Spadkowicz z PGE Ekstraligi Unia Tarnów, trudny rywal, czy taka ekipa, którą mamy teraz, da sobie z nimi radę? Ekipa, którą mamy, jest ekipą mocną, Spadkowicz. Mają tak naprawdę 2,5 zawodnika, więc myślę spokojnie 55-65 dla nas. Czekał Pana też różowe emocje w Gdańsku? Jasne, jasne, całą zimę. 50 do 40 dla Gdańska. Czekaliście na rozpoczęcie sezonu? No. No mam nadzieję, że wygramy. Zawsze jest taka nadzieja, tak, jak najwięcej. Tylko wygrana. Czekały Panie na te żużlowe emocje tutaj w Gdańsku? Bardziej. Doczekałyśmy się. Pierwszy mecz, mam nadzieję, że wygrany. Dłużyła się Państwu zima bez żużlowych emocji? Oj, to bardzo. No, zwłaszcza dzieciakom, no. Którzy mogą doczekać, z niecierpliwością czekają na zawody. A co robiliście, kiedy nie było żużla w telewizji? Oglądaliśmy mecze. Szukaliście powtórek? Tak. A Ty jak będziesz kibicował dzisiaj? Mocno, nie? Tak. Jak głośno? GKS, GKS, GKS. Jakbyś, Kacper, podsumował te dzisiejsze zmagania? Bardzo trudny rywal, ale też średnia postawa wasza. Cóż, zawiedliśmy nie tylko kibiców, sponsorów, a najbardziej chyba samych siebie, bo wiadomo, że po Gnieźnie liczyliśmy na coś więcej. Dziękuję. Liczyliśmy na coś więcej, no ale cóż, tak jak mówiłem wcześniej, pierwsza liga jest naprawdę mocna i każdy może wygrać z każdym. My wygraliśmy w Gnieźnie, a przegraliśmy u siebie z Tarnowem, który z 2 punktami tylko wygrał u siebie w meczu z Daugavpils, więc no cóż, praca i trzeba gdzieś szukać kolejnych punktów. Kolejny mecz mamy w Daugavpils, więc tam pojedziemy i tam będziemy szukać. No szkoda tego meczu, że tak przegraliśmy, ale to jest dopiero początek sezonu i mam nadzieję, że z każdym meczem będzie coraz lepiej. Z jakim nastawieniem jedziecie, więc będziecie jechać na Łotwę? Jest bardzo dobry. No, przegraliśmy na własne życzenie według mnie, dlatego że zawodnicy było też tego zawodu troszeczkę tak lekceważąco byli pewni, że wygrają, a to przeciwnik przyjechał bardzo mocny, bo wtedy była ekstraligowa. Kułakow, Mroczka, Jung są zawodnicy, którzy są oczaskani w Ekstralidze, także są dobrymi zawodnikami. I takie podejście spowodowało właśnie, że wynik jest taki, jaki jest. Właśnie samym podejściem nasza drużyna przegrała dzisiejsze spotkanie? Tak, myślę, że tak, że to nie było tej koncentracji, która była przy wyjeździe do Gniezna, gdzie to trzeba naprawdę skoncentrowana jechała i nie była pewna wyniku, tak? Tu nasi byli pewni wyniku wygranej, praktycznie mówili, co to za przeciwnik, tak? Jak się okazało, że przeciwnik się okazał godny, lepszy on. Przyjechaliście do Gdańska nie w roli faworyta, a wywodzicie stąd cenne punkty i jeszcze dużą nadwyżkę. No, tak samo tydzień temu do nas przyjeżdżało Daugavpils też nie w roli faworyta, prawie sprawili niespodziankę, przegrali tylko 2 punktami, także ta pierwsza liga nie w tym sezonie wyrównana i myślę, że jeszcze nie raz się takie niespodzianki zdarzą. Także no po prostu trzeba walczyć o każdy punkt i to wszystko. Czego nie udało się zrobić na własnym torze, to przejechaliście całą Polskę i okazało się, że potraficie wygrać z faworytem i to jeszcze na torze tutaj w Gdańsku. Znaczy no tydzień temu też nam się udało zwyciężyć, ale nie taką przewagą punktów. No a Gdańsk mi się wydaje, że będą dalej mocni. Po prostu to jest początek sezonu i gdzieś tam każdy jeszcze szuka tych ustawień, tej formy i po prostu no, trzeba trenować i walczyć dalej. Dalej też szukacie? No, ten mecz tydzień temu pokazał, że jeszcze do ideału daleko brakuje, bo
Męczyliśmy się i dopiero w 15 wyścigu wyrwaliśmy to zwycięstwo, także troszeczkę odpoczynku, 2-3 dni i wracamy do Tarnowa i szykujemy się na niedzielny mecz z Ostrowem. Można powiedzieć, że inauguracja daleka od wymarzonej. Zunek Wybrzeże Gdańsk przegrywa na własnym torze z ekipą z Tarnowa. Zawiodło ustawienia, podejście, to już w kwestii trenera, czy będą chcieli analizować. Następny mecz trudny, ponieważ zawodników Mirosława Berlińskiego czeka ciężka wyprawa na Łotwę.